Mam nadzieję, że masz quest packa i patch i ten jeden jakiś, bo inaczej unfollow. Znaczy mam patcha, quest packa nie mam. Szczerze mówiąc nie chciałem instalować quest packa, bo tam po prostu będą jakieś dodatkowe misje i one będą... Nie lubię na przykład takiej narracji. Tak samo nie lubię, jak są gdzieś tam mody, przykładowo do tego. Do Skyrima. I te mody na przykład dodają jakieś tam questy. I one często po prostu są inaczej zdubbingowane, inaczej zrobione. Kurde mać. Tobie już podziękujemy, paskudo. No, Koper teraz jest troszeczkę silniejszy, bo pamiętam, te jaszczurki go szybko zabijały dosyć. Siemano, cześć, ciastko, ciastko, ale ci ciastko, cześć ciastko. Trzeba celować tym potworom w dyszkę, o kurde, trzy są. Dobra, Koper. Będziemy musieli go uratować zaraz. What? Raz garnął. O, ale zgarnął. Ale jak już się trafi tutaj, to jest satysfakcjonujące. Chyba w bańkę więcej obrażeń zadaje, no. Zdecydowanie więcej. Oby już podziękujemy, paskudo. W quest packach nie ma ten, są tylko same napisy. No właśnie, no to mi się tak sobie widzi. To nie jest taka integralna część tego gotika, powiedzmy. Paskudo. A, przetrwałeś to, skubańczy, kurde. Fajnie, dobrze ten mod dodaje takie... tą bardziej wytrzymalszą, kurczę, postać Coopera. Ja ci nic tam nie będę dawał na razie, chłopie. Za ciężkie. Metalowy kofer. Ale niepotrzebnie mi ten ognisty puchar nie jest potrzebny, bo jak zaniosę i tak wszystkie do Miltena, te ogniste puchary, to on sam mi je chyba da nawet. Czy coś tam, więc... Jak długo gram w Gothica? Szczerze mówiąc, sam sobie możesz ocenić, bo dopiero jesteśmy w Redog, więc... dużo cię tak naprawdę jakoś mega nie ominęło, jeżeli mam być szczery. A gram od początku, ja jestem w Redog, więc zobacz, że tak naprawdę niewiele tego tutaj. Nie, jest to! Będę musiał używać miksturki. Baniak. To załatwi sprawę. Dobra, baniak. Jest dopiero Redog, więc sam początek gry, więc spokojnie. Cześć wrogi, cześć. Dziękuję bardzo za życzenia, swoją drogą. No pełzacz tu biegnie, Koper, kurwa! Zjebałeś, Koper! No nie chylaj tą głowę, paskudna bestia. No patrzcie, jak się uchylił! Dosłownie, strzała leci, ten się uchyla. To za mądry pełzacz, on widzi tutaj lecące strzały. To załatwi sprawę. Dokładnie. Zdolności łowieckie są także podwyższone. To dobrze. Dobrze, bardzo mnie cieszy ten fakt. Ciężka skrzynia. Nóż asasyna. Zatrute. Strzały. Maksymalna siła. Nice. Fala płomieni. Ruda. Nice. Ty jesteś ruda, da. Ty jesteś ruda, da. Dobra, załóżmy sobie ten naszyjnik, oczywiście. Cape Dan czeka, właśnie, ale jeszcze przed Cape Dan czeka inne parę rzeczy, takie jak na przykład te patrole orkowe, które musimy także przed pójściem do Cape Dan zrobić. Spokojnie. Napisy z dotacji przesuń na dół. Mógłbym na dół je przesunąć, natomiast wtedy będą zasłaniały chyba wszystkie te... Tak mi się wydaje, że będą zasłaniać wszystkie te paski. Teraz no możemy spróbować jak chcecie, ja zapiszę grę. Mogę to dla was zrobić, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast wydaje mi się, że po prostu będą troszeczkę zasłaniać tutaj.
A zobaczcie, na jakiej zasadzie to jest tutaj ten. W sumie nie jest aż tak źle, co? Dobra, jednak mieliście dobry pomysł. A zobaczyliście mniej więcej strukturę moich wszystkich kurczę tych scen. Dobra, powracamy do gry. Dobra, gra działa. Okej. Zobaczcie, mamy tutaj dotacje teraz bardzo ładnie zrobione. Okej. Okej, dobry pomysł. To wszystko jest dobrze? Tak, ale ten, nazwy, znaczy HP potworków jest, było niewidoczne. Przepraszam, że tutaj co jakiś czas pojawiają się lagi, ale po prostu to jest specyfika Gotika, to nie jest mój komputer. On po prostu lagował, laguje i będzie lagować zawsze. Nie próbuj żadnych sztuczek, przybyszu, albo orkowie nas ukarzą. Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham siekierą, choć z zawodu jestem kowalem. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Uwolnię cię. Nonsens. Orkowie obedrą cię żywcem ze skóry. Jesteś kowalem? Możesz mnie to czegoś jest nauczyć? Lepiej. Ha. Bez kuźni? Przykro mi, ale żądasz niemożliwego. Znajdź mi kuźnię, której nie zajęli orkowie, a nauczę cię wszystkiego, co wiem. Rozumiem. Dobra, trzeba będzie teraz pogadać tutaj. Zabiję cię! Zgniotę cię jak robaka! Aha. Hej, ludzie! Walka! Tak! Nie daj się! O kurde! Ja go z pięści klip napierdala! Dobrze, grubasie! Dobrze ci tak! Nie trzeba... Hej, ludzie! Walka! What?! Nie daj się! Dobra, żyje, okej. Pokaż mu! Porąbię cię na kapłaśnie, do piachu. Ooooooo! Jak jakiś złodziej. Skrada się jakiś złodziej? Właśnie przed chwilą zarżnąłem, kurczę. Właśnie orkowego wojownika, a ty mi mówisz, że jestem złodziejem. Kopera zabili? Zabili Kopera. Zatrzymaj się. O, wy szmaty jedne. Serio, zabili Kopera. No bez jaj. A, straciliśmy Kopera, natomiast... Dobra. Pobiegamy sobie tutaj w kółko. O Boże, nie, zabili. Nie będę narażał się orkom, jeb z pięści na pieprza. No, w sumie też taki... Hej, ludzie! Walka! Dobra. Pojedynek hunterów. O, w dyszkę zaraz zgarniesz. O! Nie daj się! Kurde, nie mogę w dyszkę mu trafić. No nie, odbiło się. O kurde. F5. Dobra. Pokonani. Jest spokój, natomiast... niestety chyba nie da się ożywić kogoś, co? Koper umarł mi tutaj na śmierć.
No dobra, Koper niestety umarł. My sobie tutaj weźmy to na razie. W sumie będziemy musieli teraz wziąć tego kolesia, tego Cliffa do naszej grupy, bo chciałem pozabijać te świnki, które są tam. Bo te świnki dadzą nam expa. A jak nie wezmę go do grupy, to on powie, co ty wyrabiasz, i będzie chciał mnie zabić. Jesteś wolny. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Buntownikom z Redok przydałby się kowal. Och, doskonale. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe... Zabiorę cię do Javiera, to szef Redok. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Zabiorę cię stąd. Świnio! Świru, świnio, tań, świru, jak umie pan. Tyłeczek świneczki. O nie, ale się wierci. O, zgarnięta. Kurczaki fajnie latają. To jest, to mogę wam przyznać. Kupiłem tą grę właśnie dla samych latających kurczaków, natomiast w patchu one nie latają tak fajnie. O. O. Dobra, wracamy się do Redok. Na śmierć można umrzeć? Tak, trzeba ten... Kopr. Dobra, Kopr. A nam Kopr umarł. Wieprzowinka, no właśnie. Piękna wieprzowinka. Przy okazji oddamy sobie to zadanie z tym oczyszczeniem kopalni, jaskini. Bing 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 bing. Bing 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 bing. Bing 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 bing. Pam 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 pam. Zagram w jakiś horror, ja i horror to nie jest dobra rzecz, bo to zależy, w jaki horror gram. Bo ja w większości przypadków, szczerze mówiąc, się nie boję i robię bardziej bekę, a ludziom to się nie podoba. Ludzie chcą zobaczyć strach, a ja na przykład się śmieję często z tych... z horroru. Choć na Amnezji ostatnio jak streamowałem, to była dosyć niezła jazda. Czego Marta nie robi live? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie jestem w stanie powiedzieć. Jak nie ma Kopra, to kurczę, gra nie ma sensu. No sorry, Kopr umarł. Będziemy mieli wielu innych ludzi. Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. Wow, 500? W końcu jakiś poważny ten. Poważny deal. A Cliff gdzie jest? Ach, pewnie się zablokował na jakimś durnym... No dobra, jest. Horror? Może gothic? Niech pomyślę. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. Dobra. Bardzo dziękuję, nieznajomy. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Tak, wiecie, nagle ściąga spodnie. A, przejdziemy się teraz na ten... do tego obozu orków, a tymczasem puszczę sobie 60 sekund reklam. Myślę, że to na czas biegnięcia to będzie ok. Chodzi wam o Saintsa. Saints był jeszcze jeden tam. Nie martw się, będzie więcej możliwości. Tum, 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 rum, tom, tam.
Zawał X2. Mata? Dobra, okej. Już jestem, witajcie. Ja ostrzegałem, że puściłem reklamę, natomiast jest chyba zbyt duże opóźnienie. Będę musiał po prostu czekać. Następnym razem będę chciał to po prostu zrobić. Dobra, zapiszemy sobie tutaj. Musi skasować zwiadowcę. Zatrzymaj się, Mora. Mora. 3 zwiadowców, 1 wojownik. Musimy chociaż jednego zwiadowcę powalić łukiem. W ten sposób po prostu... Oni będą dla mnie wrodzy. No, zobaczcie, ten już się wkurzył, jest czerwony. Trzeba mi w bańkę trafiać. What? No. Spalili tą biedną wioskę tutaj, biedny domek. Przed nosem, kurde, mi latają te bełty. Na tym zaraz się zajmiemy. O kurde. Dobra, zapiszę tutaj sobie. Ja pierdzielę. Wiedziałem, do tych orków nie można... Wkurza mnie ta aktualizacja, bo kiedyś to było takie łatwe. Się tylko lewy przycisk myszy klikało, teraz widzę, że... Jak nazywa się polski community manager od Hotsa? Capes Leus. Dobrze wymawiam jego nick. Ja jakoś tak, Capes Leus. Łoń! On spłonie już. Musiał się zaopatrzyć w więcej strzał. Dobra. Oczyszczone. Teraz pójdziemy jeszcze tylko ten... A gdzie tam ten wojownik padł? Gdzieś tu, tutaj padł. A tu, bo tu jeszcze jeden ork padł. Zwiadowca. Czy tylko mnie denerwował ten półgodzinne ładowanie gotiku? To kiedyś był ten, chyba to naprawili nawet już teraz z tymi patchami. Ale kiedyś pamiętam, jak jeszcze miałem starszy komputer i gotik to była masakra. Jeszcze jak na mój komputer. To były spore problemy z tym ładowaniem. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi! Ten oddział naprawdę mnie niepokoił. Nie interesuje mnie, jak tego dokonałeś, ale przyjmij w nagrodę to złoto. 500? Nice. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. Doskonale. Byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota. Oto jeśli twoja zapłata tak w złocie. Cały czas, to nigdy... Okej, dobra, zapiszmy sobie.
Dobra ludzie, ja już chyba na razie będę kończył. Jako że, kurde, jest już jest prawie że 18. Trochę streamowaliśmy. Natomiast myślę, że już sobie skończę. Jest jeszcze ciepła pogoda jest ciepło w sumie. Więc nie wiem, czy się jeszcze może na rower nie przejść. I mam zobaczyć, od babci dostałem Grześka. Jasne, jak moja babcia się o mnie, kurczę, troszczy. Nawet nie wiedziałem, w reklamówce znalazłem taką niespodziankę, mi babcia już rządziła.